Nasz główny bohater, Matt, jest pracoholikiem. Tak naprawdę całe życie poświęca swojej pracy. Nawet z rana, kiedy ma zawieźć dzieci do szkoły, to większość czasu spędza na rozmowie przez telefon i ugadywaniu jakiejś inwestycji, ponieważ źle się dzieje w firmie i chce ratować swoją tak naprawdę inwestycję i swój biznes. Nie za bardzo się dogaduje ani ze swoją córką, ani ze swoim synem i cały poranek tak naprawdę przebiega na kłótni i poganianiu ich, aby w ogóle poszli do szkoły. I oczywiście w końcu trafiają do tego samochodu, jadą, ale oczywiście akcja nie jest taka prosta, ponieważ nasz główny bohater dostaje telefon i okazuje się, że mają w tym samochodzie podłożoną bombę i muszą tak naprawdę jakoś się z tego samochodu wydostać, ale nie mają pojęcia, jak to zrobić, czy ta bomba akurat jest w tym samochodzie. Nasz główny bohater oczywiście musi jakoś być twardzielem i zrobić to, co do niego należy, aby uratować swoją rodzinę. Nasz główny bohater jest w niezłych tarapatach, ponieważ ma dwójkę swoich dzieci na pokładzie samochodu, no i prawdopodobnie bombę pod siedzeniem. Choć na początku nie jest w stanie tego tak naprawdę sprawdzić i nie wie, czy to jest prawda, czy ktoś sobie po prostu nie robi jaj. Dzwoni też do swojego przyjaciela, kolegi, któremu mówi o całej tej sytuacji, więc no on mówi mu, żeby on jednak sprawdził, czy tam jest ta bomba i chce się dowiedzieć, czy widzisz, czy ona jest w ogóle popodpinana, bo tak naprawdę ktoś może sobie robić z tego jaja. Nasz główny bohater ogólnie ma problemy finansowe i cały czas wcześniej prowadził rozmowę o tym, żeby jakoś tak naprawdę poprawić sytuację w swojej firmie, ponieważ ma pewne kłopoty, bo pewne inwestycje nie do końca mu wyszły. No i jeździ tym samochodem, oczywiście zmusza starszego syna, aby nie wysiadał z tego samochodu, ponieważ naprawdę uważa, że grozi mu niebezpieczeństwo. No i oczywiście na początku akcja jest, że oni jeżdżą tym samochodem, ale ten gościu, który ich szantażuje, w końcu pokazuje im, że tak naprawdę jest czego się bać, ponieważ dostają telefon też od jakichś innych ludzi, prawdopodobnie to byli znajomi naszego głównego bohatera. Oni podjeżdżają koło tego samochodu, a facet z babką się kłócą, że ona nie chce siedzieć w tym samochodzie, że ona nie będzie siedziała w tym samochodzie, że ona wysiada, bo ona się boi. No i ten samochód oczywiście tamtych wybucha, nie? I oni wtedy już wiedzą, że są w dużym niebezpieczeństwie i że muszą wykonywać polecenia tego jakby no porywacza, szantażysty, bo może im się coś stać. Film ogólnie jest naprawdę, tak się wydaje, że oni tylko w tym samochodzie jeżdżą, ale film naprawdę jest pełen akcji. Cały czas się coś dzieje, bo cały czas muszą coś zrobić, nie mogą z tego samochodu wysiadać. I do samego końca nie wiadomo, co się z naszym głównym bohaterem stanie. Ale tak naprawdę on przez tą swoją jakby przygodę przechodzi przemianę i zaczyna jakby lepiej porozumiewać się ze swoimi dziećmi. One też bardziej rozumieją całą sytuację, w jakiej się znaleźli i tego, że ich ojciec tak naprawdę je kocha i chce, żeby im nie stała się krzywda. Film jest moim zdaniem bardzo fajny, no
aktor już jest trochę wiekowy, już niedługo prawdopodobnie skończy karierę, bo ogólnie ma 72 lata, więc naprawdę film jest dosyć świeży, bo jest z 2023 roku, więc naprawdę warto go oglądnąć. Jest z nim dużo akcji, dużo się dzieje i końcówka jest też taka niecałkiem oczywista, więc filmik taki przynajmniej 7,5, nawet 8, jak ktoś lubi filmy akcji z tym aktorem, to naprawdę warto oglądnąć, więc oglądajcie moje filmiki, subskrybujcie mój kanał, trzymajcie się cieplutko, do następnego razu, cześć!